przedsiębiorca musi udowodnić, tak, że tamten sprzed 5 czy 10 lat majątek, to on jednak był legalnie nabyty. A teraz ja nie wiem, co mam zrobić, żeby udowodnić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pan redaktor przed chwilą powiedział o tym, że przepada przedsiębiorstwo, a ja tu złośliwie powiem, nie przepada. W tej wersji kwietniowej prokurator będzie się zajmował przedsiębiorstwem, wyznaczy osobę, która tym przedsiębiorstwem będzie dalej zarządzać, po to, żeby ten majątek nie przepadł, żeby można było ten majątek sprzedać i na poczet roszczeń Skarbu Państwa. Znamy mnóstwo środki. Właśnie takich przypadków, kiedy syndyk tak wspaniale działa, że po kilku latach tam nic nie zostaje z tego przedsiębiorstwa. A jak pan pyta, panie redaktorze, jak to będzie wyglądać, no to myślę, że pierwszy case, jak wejdzie ta ustawa w życie, to będzie mieć taką klasyczną, wielką pokazówkę. Naszymi gośćmi byli pani Małgorzata Staczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Cezary Mech, były wiceminister finansów. Dziękuję bardzo. I pan Witold Gadomski, dziennikarz ekonomiczny, Gazeta Wyborcza. Dziękuję. Za uwagę dziękuję, Robert Litke. Jest druga. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Rząd uruchamia program Mieszkanie Plus. Na razie w 17 miastach Polski. W Katowicach zainaugurowała go premier Beata Szydło. Z samorządami podpisano listy intencyjne w sprawie przekazania nieruchomości. Prawo ubiegania się o najem będą mieli wszyscy obywatele. W rządowym programie preferowane będą jednak rodziny wielodzietne i o niskich dochodach. Na Mieszkaniu Plus zyskają też ci, których nie było dotąd stać na własne M. Tak zapowiada premier Beata Szydło. To jest szansa na to, by mieć własne mieszkanie. W krótkim czasie za cenę, która nie przekracza możliwości finansowych tych osób. Minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki powiedział, że Mieszkanie Plus jest zarówno programem prorozwojowym, jak i prorodzinnym. Jest jednocześnie działaniem i związanym z rozwojem gospodarczym. Jest to właśnie program, który ma służyć społeczeństwu. Według rządowych zapowiedzi pierwsze mieszkania w programie mają być udostępnione pod koniec 2018 roku. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Pieniądze z dopłat dla rolników w pierwszej kolejności otrzymają hodowcy trzody poszkodowani przez skutki afrykańskiego pomoru świń. Mowa o zaliczkach na poczet dopłat, które będą wypłacane od poniedziałku. Ich wysokość wyniesie 70% pełnej płatności. Pieniądze wszystkim rolnikom będzie wypłacać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Renata Mantur z tamtejszego Departamentu Płatności Bezpośrednich wskazuje, że środki trafią w pierwszej kolejności do gospodarstw mających trudności ze sprzedażą trzody chlewnej z uwagi na przypadki afrykańskiego pomoru świń. Dotyczy to większości Podlasia, północnej Lubelszczyzny i wschodniego Mazowsza. W tej chwili zaliczki są już naliczone dla około 123 tysięcy rolników i kwota przeznaczona na realizację tej płatności wynosi około 1 mld zł. Jak dodaje Renata Mantur, większość środków z tytułu dopłat rolnicy otrzymają do końca przyszłego miesiąca. Zaliczki są wypłacane od 17 października do 30 listopada, natomiast od 1 grudnia rozpoczyna się realizacja płatności końcowych. Na zaliczki dopłat dla rolników przeznaczonych będzie około 10 miliardów złotych. Michał Fedusio, Polskie Radio. Nie żyje Jaber al-Bakr, Syryjczyk podejrzewany o przygotowywanie zamachu terrorystycznego w Niemczech. Zatrzymany na początku tygodnia mężczyzna został znaleziony martwy w celi więzienia w Lipsku. Jak podano, popełnił samobójstwo. Z Berlina Wojciech Szymański. Ministerstwo Sprawiedliwości Landu Saksonia podało, że mężczyzna odebrał sobie życie wczoraj późnym wieczorem. Telewizja ARD ustaliła, że podejrzany powiesił się w celi. Tygodnik Der Spiegel podawał wcześniej, że al-Bakr prowadził w więzieniu strajk głodowy, dlatego był pod obserwacją. Władze więzienia w Lipsku muszą teraz wyjaśnić, jak mogło dojść do samobójstwa. Jaber al-Bakr został zatrzymany w miniony poniedziałek. Według niemieckich służb specjalnych 22-latek przygotowywał zamach terrorystyczny na lotnisko w Berlinie. W jego mieszkaniu w Chemnitz na wschodzie Niemiec znaleziono duże ilości materiałów wybuchowych. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna miał związki z tak zwanym państwem islamskim. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Francuskie media z zainteresowaniem obserwują to, co dzieje się w Polsce. Chodzi zwłaszcza o wiadomości o nowym przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. Przypominają, że wycofanie się z negocjacji w sprawie Caracali doprowadziło do ochłodzenia stosunków na linii Paryż-Warszawa. Więcej na ten temat Marek Brzeziński.
Komentatorzy nad Sekwaną zadają retoryczne pytanie, czy chodzi o zmianę stanowiska polskich władz w sprawie kupna śmigłowców, czy raczej o zmniejszenie napięcia w stosunkach z Francją. Podkreślają również i to, że deklaracje o nowym przetargu padły nazajutrz po tym, jak minister obrony narodowej Antoni Macierewicz zapowiedział kupno 21 amerykańskich helikopterów bojowych Black Hawk produkowanych w Polsce. Dwa z nich miałyby trafić do jednostek specjalnych jeszcze w tym roku, kolejnych 8 w przyszłym. Według szefa resortu armia polska potrzebuje od 50 do 70 maszyn, które zastąpiłyby wysłużone Mi, mające zakończyć służbę po 2020 roku. Francuskie gazety przytaczają ostre słowa dyrektora koncernu Airbus Toma Endersa, który po zerwaniu negocjacji zapowiedział, że będzie się domagał od polskich władz odszkodowań. Media zgodnie określają, że propozycja offsetowa koncernu lotniczego była bezprecedensowa. Od stworzenia nowych miejsc pracy po inwestycji i przekazanie nowoczesnych technologii. Prognoza pogody. Przenosimy się do kraju. W nocy zachmurzenie duże, na północy Polski większe przejaśnienia, nad ranem na Suwalszczyźnie rozpogodzenia. Opady deszczu w drugiej połowie nocy, w północnej połowie kraju zanikające. W rejonach podgórskich i w górach opady śniegu. Temperatura od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie przez około plus 3 w centrum, plus 6 na Dolnym Śląsku do 7 na wybrzeżu. W dzień zachmurzenie duże, na wschodzie i północy większe przejaśnienia. Na południu i w centrum kraju miejscami słabe opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura na przeważającym obszarze od 2 stopni w górach do 11 na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po drugiej. Trwa noc w Polskim Radiu 24. Teraz Dariusz Kwiatkowski i jego goście. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Naszymi gośćmi są dziś panowie studenci Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Tadeusz Górnicki, koordynator sekcji rakietowej w Studenckim Kole Astronautycznym, działającym na Politechnice, i Jan Kierski, koordynator projektu Tukan. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze w październiku na poligonie koło Torunia studenci z Politechniki chcą wystrzelić rakietę własnej produkcji o nazwie Tukan. Testowane będą także dwie inne konstrukcje członków sekcji rakietowej Studenckiego Koła Astronautycznego, rakiet Amelia 2 i H1. Jakie są dane techniczne rakiety Tukan? Jakie osiągi? Skąd pomysł na rakietę i jej nazwę? Rakieta Tukan jest to nasza najnowsza konstrukcja. W tym momencie jej parametry wynoszą 2,20 m długości, 17 cm szerokości i około 26 kg masy własnej, w tym 7 kg masy paliwa. Ma mocny silnik? Ma mocny silnik pracujący przez około 5 sekund. Ile dokładnie pracuje, jakie są dokładnie parametry silnika, będziemy w stanie podać po testach, które odbędą się za tydzień. Leci, jej pułap to jest około 4 km. No właśnie, ile ta rakieta kosztowała? Jeżeli chodzi o koszta, to jest to pierwszy egzemplarz tej rakiety, dlatego jej koszty są nieco większe. Musieliśmy dokupić dodatkowy osprzęt, wałki, narzędzia, formy do struktur kompozytowych, dlatego koszty były nieco wyższe. Rakieta kosztowała nas około 45 tysięcy złotych. Czy można powiedzieć, że te części rakiety to są części wyprodukowane w Polsce, w naszym kraju? Tak, większość elementów, dużo elementów produkujemy sami. Część elementów zamawiamy w firmach zewnętrznych, to są głównie części, których sami nie możemy zrobić. Jest to obróbka metali plus zakup elektroniki. Jeżeli chodzi o elektronikę, tutaj jedną elektronikę właśnie mamy ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ okazała się bardzo dobra i dlatego się na niej opieramy. Do czego może służyć taka rakieta? Ta rakieta ma na celu wyniesienie małych eksperymentów naukowych na wysokość tych 4 km. Tam uwolnienie ich z rakiety. Eksperymenty będą opadały na własnych spadochronach i realizowały swoje badania, a rakieta powróci na Ziemię niezależnie. W przyszłości jesteśmy w stanie ją przebudować na większą rakietę, wkładać tam większe eksperymenty, już nie tylko na przykład licealistów czy studentów, ale również placówek badawczych, które chciałyby na wysokości kilku kilometrów przeprowadzić swoje badania. Jak panowie zdobywają środki na swoje projekty, na budowę rakiet? W tej chwili sponsoruje nas kilka firm. Po pierwsze amerykański koncern Raytheon, który
około roku temu zasponsorował nas kwotą 50 tysięcy dolarów. Kolejną firmą, która nas bardzo wspiera, są zakłady metalowe MESCO. Z tej firmy dostajemy zaawansowane paliwa, które pierwotnie mają zastosowanie wojskowe, plus prowadzimy tam testy i badania właśnie naszych silników paliw. Dodatkowo od dosyć niedawna współpracuje z nami jeden z warsztatów, który warsztat Wareluk się nazywa, i zgodził się dla nas do końca tego roku i na rok przyszły wykonywać elementy mechaniczne za darmo. Jest to warsztat obróbki mechanicznej z krawaniem głównie. No, niezależnie od źródła pochodzenia pieniędzy, zostały one wydane, czy jest szansa na to, że się zwrócą? Czy istnieje szansa na komercjalizację tych osiągnięć? No, bezpośrednio w tym momencie nie mamy zamiaru komercjalizowania osiągnięć, ponieważ nie jesteśmy przedsiębiorcami, tylko studentami. Naszym celem jest przede wszystkim zdobywanie wiedzy, budując te rakiety. Natomiast w przyszłości, już pracując na przykład w przemyśle rakietowym, jesteśmy w stanie to doświadczenie wykorzystać i dzięki niemu stworzyć projekty, które będą bardziej opłacalne, bardziej efektywne, więc bezpośrednio nie, ale pośrednio jak najbardziej są szanse na wielokrotny zwrot. A jak to jest z sektorem kosmicznym w Polsce w ogóle? Są instytucje, które wspierają takie przedsięwzięcia? Głównymi instytucjami, które tak naprawdę zajmują się inżynierią kosmiczną, jest po pierwsze Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, gdzie powstają satelity, z przeznaczeniem naukowym, jest to jednostka naukowa. Dodatkowo w Polsce mamy kilka firm zagranicznych, które właśnie mają tutaj swoje polskie oddziały, które zajmują się branżą kosmiczną. Jest to dosyć dobrze rozwijane w Polsce. Plus jest kilka mniejszych firm, które dopiero zaczynają swój rozwój i planują jakby w tym kierunku się rozwijać. Czy koło astronautyczne ma kontakty z tymi instytucjami? Tak, to są częściowo sponsorzy, częściowo są to instytucje, w których możemy przeprowadzić badania. Na przykład w naszym kole naukowym też mamy projekt satelity i ten satelita musi być przetestowany na urządzeniach, które są dostępne właśnie tylko w takich zaawansowanych jednostkach badawczych, jak przykładowy Centrum Badań Kosmicznych. No właśnie, warto przypomnieć, że inna sekcja tego koła pracuje nad programem dotyczącym zbudowania kolejnego satelity, który zostanie umieszczony na orbicie okołoziemskiej o nazwie PWSAT-2. Tutaj jest pewne wsparcie z instytucji polskich. Właściwie trzeba też przypomnieć, że już pierwszy satelita był wysłany w kosmos, tak? Tak, to był PWSAT pierwszy satelita zbudowany też w naszym kole naukowym. Jeżeli chodzi o wsparcie, wspiera nas w tej chwili po pierwsze uczelnia w największym stopniu i dodatkowo rząd, który zgodził się zapłacić za wyniesienie tego satelity, ponieważ to jest tak naprawdę najdroższy element całego tego projektu, ponieważ wynoszenie rzeczy w kosmos jest bardzo drogie. Tak przeliczając, gdy wystrzeliwujemy dużego satelity, takiego telekomunikacyjnego, który waży kilka ton, to 1 kilogram wyniesienia na orbitę kosztuje 40 tysięcy euro. Czyli droga impreza. Bardzo. Ale SAT-2 będzie miał taką ważną misję do spełnienia. On ma powodować, że śmiecie kosmiczne będą wcześniej spadały na Ziemię, a właściwie spalały się w atmosferze, tak? Tak. Będzie to satelita, który będzie się poruszał po niskiej orbicie wokół ziemskiej. Satelity, które są tam umieszczone, po jakimś czasie same spadają na Ziemię, wpadają w atmosferę i się spalają. Jest to związane z tym, że na tych wysokościach, na tej niskiej orbicie jeszcze jest szczątkowa atmosfera, która powoli wyhamowuje tego satelity i on po prostu spada. Tylko to się czasami odbywa po długim czasie, powiedzmy 15 lat, gdy misja danego satelity, czas jego po prostu działania, to jest powiedzmy połowa tego czasu, 7,5 roku. I przez następne 7,5 roku on dalej się porusza po tej orbicie i jest niebezpieczny, ponieważ porusza się z dużą prędkością, 8 km na sekundę. I PWSAT-2 ma takie zadanie, że on otworzy taki duży żagiel, 2 na 2 metra, to będzie, satelita jest dużo mniejszy, to jest kostka 10 cm na 10 na 20 i z niego wyjdzie taki żagiel 4 metry kwadratowe i spowoduje, że satelita zamiast po 5 latach zdeorbituje się po pół roku. A wiem, że właśnie pana koledzy szukają teraz możliwości takiej, żeby jakaś rakieta wyniosła satelitę na orbitę. No, narzuca się takie skojarzenie, że wybudujecie rakietę, oni mają satelitę, ale chyba ta wasza rakieta jest jednak trochę za słaba, tak, do tego? Tak, jeszcze tam daleko do osiągnięcia prędkości kosmicznych. To jest chwilowo nasza najszybsza rakieta, rakieta H1, osiąga prędkość 1 km na sekundę, a prędkości orbitalne, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest 8 km na sekundę, więc jeszcze trochę brakuje. Ale mam nadzieję, że jesteśmy na dobrej drodze. A ciekaw jestem, jakie specjalizacje wam się marzą jako ludziom, którzy związali się z tym sektorem kosmicznym w jakiś sposób już. Kim pan by chciał być, kim chciałby być kolega właśnie w ramach
tegoż sektora? Jaki zawód wybrać? No ja z racji tego, że od dłuższego czasu zajmuję się rakietami, a w szczególności zespołami napędowymi tych rakiet, chciałbym po prostu budować silniki rakietowe. Jest to w ogóle dosyć pociągająca dziedzina, taka wybuchowa, bardzo fajna. A Janek tu zajmuje się bardziej lotniczymi rzeczami, więc mógłbyś tak, ja żeby tutaj dokompletować zainteresowania kolegi, jestem w stanie zbudować całą resztę rakiety dookoła tego silnika i jeszcze bezpośrednio sprowadzić ją na Ziemię. Także też inżynieria lotnicza i kosmiczna. To w troszkę innym kierunku. No a żaden z nas nie chciałby być kosmonautą? Przecież to jest najbardziej podniecające, takie dumne i wzniosłe. Ja zawsze myślałem, że będę tą osobą, która będzie wybierać, kto leci w kosmos i decydować, kto zostaje kosmonautą, a kto nie. Pan nie chce zostać kosmonautą? No, czemu nie? Tylko do tego jeszcze dłuższa droga, także póki co zostaję na Ziemi i patrzę, jak moje wynalazki latają. Przypominam o tym zawodzie kosmonauty, bo niedawno w Centrum Nauki Kopernik połączono się z stacją kosmiczną i amerykański kosmonauta rozmawiał z młodzieżą. Czy u Was na Politechnice też jakieś takie kontakty z młodymi ludźmi macie? Jeżeli chodzi o takie rozwijanie wiedzy kosmicznej wśród młodych ludzi, często bierzemy udział w różnego typu piknikach i wydarzeniach. Jeden z nich jest na przykład piknik na Stadionie Narodowym, piknik Polskiego Radia i Centrum Nauk Kopernik, gdzie zawsze co roku się wystawiamy, pokazujemy eksperymenty, jakie mamy, robimy też jakieś ciekawe rzeczy, którymi mogli ludzie by się zainteresować. I na tym kończymy naszą rozmowę. Dziękuję panom za przybycie do studia. Dziękujemy. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli dziś panowie studenci Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Tadeusz Górnicki, koordynator sekcji rakietowej w Studenckim Kole Astronautycznym działającym na Politechnice i Jan Kierski, koordynator projektu Tukan w tymże kole astronautycznym. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Pan Marcin Fronia, dyrektor Fundacji Naukowej Norden Centrum. Witam serdecznie. Dzień dobry. No i będziemy rozmawiać o obiegu zamkniętym w gospodarce, czyli na czymś, co polega na zamknięciu cyklu życia produktu, który no, w takim ujęciu linearnym oznacza produkcję, użytkowanie, a później wykorzystanie odpadów. W Poznaniu zakończyły się właśnie targi PolEco, na których został zaprezentowany raport Andreasa Wijkmana ze szwedzkiego oddziału Klubu Rzymskiego na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Nie jest tajemnicą, że liderem, jeżeli chodzi o tego typu politykę, są kraje skandynawskie. No i pytanie, czy Polska ma realną szansę na to, żeby ze Skandynawii brać przykład? No i w jakiejś mierze tę ideę obiegu zamkniętego skutecznie wprowadzać w życie? Pan w to wierzy? Ja w to wierzę i nawet nie tylko dlatego, że chciałbym w to wierzyć i też nie tylko dlatego, że jako Norden Centrum śledzimy to, co się dzieje w krajach skandynawskich i pokazujemy to jako dobre praktyki, które mogłyby w Polsce zainteresować różnorakie podmioty i na przykład wzmocnić naszą konkurencyjność również i innowacyjność, no bo jednak Szwecja jest krajem najbardziej innowacyjnym w Unii i też te wartości, które tam są preferowane, to one również wpływają też na to, w jaki sposób funkcjonuje gospodarka. Ja myślę, że tak. Zresztą również w trakcie prezentacji tego raportu była mowa o polskiej drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym. Ja mam przed sobą też taki raport, który pokazuje, porównuje Polskę i Czechy jako te kraje z drugiej strony Morza Bałtyckiego, no Czechy może nie przy Bałtyku, ale jednak tutaj Europa Środkowa, które mogłyby inspirować się tymi dobrymi praktykami, między innymi szwedzkimi, ale nie tylko, tych krajów, które już przechodzą coraz bardziej na gospodarkę w obiegu zamkniętym, Dania bardzo mocno, więc tak, natomiast to oczywiście wiąże się z konkretnymi decyzjami. To tak przypomnijmy, że tutaj chodzi o przejście z takiego linearnego, czyli wykorzystany produkt ląduje na wysypisku śmieci, odpadów, tak, i tam kończy się jego życie, natomiast gospodarka o obiegu zamkniętym to jest taka koncepcja, która mówi, że życie produktu nie kończy się na wysypisku śmieci, tylko na tym, żeby jak największa ilość tych rzeczy, które traktujemy jako odpady, mogła po przerobieniu, po w jakiś sposób wykorzystaniu ich w innej formie trafić z powrotem do wykorzystania. Ale to w takim razie kilka tak zwanych pytań pomocniczych. Czy tak naprawdę mówimy o dobrym, skutecznym, powszechnym recyklingu? Na tym to polega? Między innymi tak, ale oczywiście skutki tego są znacznie szersze niż tylko kwestia technicznej dyskusji o skutecznym gospodarowaniu odpadami. Tak? No my pokazujemy, w jaki sposób radzą sobie z tym kraje skandynawskie. No na przykład
takie miasto jak Kopenhaga w 90% odzyskuje swoje odpady, czyli 90% tego, co u nas na przykład lądowałoby na śmietniku, na wysypisku śmieci i tam leżałoby w jakiś sposób rozkładając się, bądź no, byłoby sortowane i tam skończyło, te produkty skończyłyby swój żywot. Tutaj trafiają do powtórnego poprzez technologię odzyskiwania i przetwarzania odpadów, trafiają do powtórnie do gospodarki. Tym samym środowisko nie jest zanieczyszczone, tym samym ślad, negatywny ślad ekologiczny jest zmniejszany, tym samym negatywny wpływ na środowisko jest zmniejszany i tak dalej. I wszystkie skutki, które są związane z negatywnym wpływem na środowisko, maleją. Jednocześnie, to jest jakby druga strona medalu, mamy określony typ sektorów, które rozwijają się w gospodarce i tworzą miejsca pracy. O tym nie trzeba zapominać i to jest bardzo ważny wątek, dlatego że gospodarka o obiegu zamkniętym to jest taki zwrot transformacji gospodarki, który jednocześnie generuje nowe miejsca pracy. No ale to w takim razie bardzo istotne pytanie. Mówimy o Danii, mówimy o Szwecji, mówimy o krajach skandynawskich, krajach bardzo zamożnych, które stać na tego typu inwestycje. Pytanie, czy dla takich państw jak Polska, które no mimo wszystko, jakbyśmy te nie czarowali rzeczywistości, cały czas są na dorobku i cały czas gonią zachód Europy, czy nie byłoby to nazbyt kosztowne wyzwanie po prostu? Czy to już jest ten moment? Ja zawsze przy takich dyskusjach o tym, czy nas stać i jakby kiedy jest mowa o tym, że kraje skandynawskie są od nas znacznie bogatsze czy zasobniejsze, mówię tak, to prawda, natomiast jeszcze kilkadziesiąt lat temu wcale tak nie było. Były to kraje dość ubogie i nie tak znacznie zasobniejsze od nas. Być może wybraliśmy zły model rozwoju gospodarczego i być może transformacja trochę w inną stronę niż to, o czym zdecydowaliśmy 25 lat temu, co sprawia, że ciągle po 25 latach mówimy, że jesteśmy na dorobku i właściwie jesteśmy w porównaniu do innych krajów, które idą dalej, a my jakby stoimy i próbujemy się dorabiać, sprawiłaby, że również moglibyśmy zacząć gonić takie kraje jak kraje skandynawskie i koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym, poza tymi pozytywnymi aspektami, jak ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, zwiększenie konkurencyjności gospodarki, bo to jest również bardzo dużo miejsca na rozwój nowych technologii, na rozwój know-how, nie tylko na import know-how, ale też na rozwój własnego know-how, bo nie musimy korzystać tylko ze szwedzkich technologii odzyskiwania odpadów, chociaż możemy, ale to wcale nie oznacza, że to jest konieczność. Możemy się inspirować, natomiast możemy tworzyć własne. To jest tak szeroki obszar gospodarki, gdzie możemy korzystać również z własnych zasobów, tylko musimy je odpowiednio ukierunkowywać. To muszę w takim razie dopytać o ten alternatywny model transformacji. Załóżmy, że mamy rok 89. Rezygnujemy z planu Balcerowicza i wprowadzamy plan gospodarki o obiegu zamkniętym. No i co stoi na przeszkodzie? Myśli pan, że w jakim miejscu teraz znajdowałaby się Polska? Rzeczywiście bylibyśmy drugą Szwecją? Szwecja byłaby drugą Polską? Myślę, że jeśli potraktujemy region Morza Bałtyckiego swoją drogą jako region Unii Europejskiej jedyny z morzem wewnętrznym, to bylibyśmy znacznie silniejszym partnerem krajów skandynawskich w regionie Morza Bałtyckiego, tym samym wzmacniając tę część Europy jako regionalnie, jako mocny partner w regionie. Myślę, że o porównywalnym w pewnym sensie nawet poziomie rozwoju co kraje skandynawskie. Niekoniecznie, bo tu jakby wchodzą jeszcze inne aspekty w grę, oczywiście kwestia na przykład relacji nauki i gospodarki jest bardzo ważna, tam nakłady na naukę, na komercjalizację badań naukowych w Szwecji są ogromne, jakby tutaj to wiele aspektów. Natomiast tutaj z pewnością w inny sposób napędzania konkurencyjności i innowacyjności, który wiąże się z tym modelem gospodarki o obiegu zamkniętym, moim zdaniem sprawiłby czy przyspieszyłby nasz rozwój i nie sprawiłby tego, że my po 25 latach mówimy dalej, że jesteśmy krajem na dorobku i właściwie nawet jesteśmy w gorszej sytuacji, dlatego że właściwie stajemy się takim zasobem taniej siły roboczej wobec tych krajów, które dysponują know-how, a my know-how coraz mniej korzystamy. No ale ja tutaj jestem optymistą, bo jednak pewne megatrendy, nie tylko zależne od nas samych, pokazują, że należy dokonywać pewnych decyzji i mam nadzieję, że tutaj no, jako Polska też się włączymy w ten, w,
w ten nurt, czy dobrze, to wróćmy w takim razie, właśnie wróćmy do teraźniejszości, zostawmy rok 89 i te alternatywne wizje rozwoju Polski. No, w tej chwili obecny rząd dużo mówi o potrzebie innowacji, dużo mówi o tym, że trzeba właśnie odchodzić od tego modelu gospodarki, który do tej pory w Polsce dominował, czyli gospodarki opartej tak naprawdę na taniej sile roboczej, bo to się po prostu już nie sprawdza, a za chwilę nie sprawdzać się będzie w ogóle, więc trzeba od tego modelu uciekać. Czy w takim razie ta idea gospodarki o obiegu zamkniętym, ona mogłaby się jakoś uzupełniać z tymi pomysłami na przetoczenie polskiej gospodarki na inny tor rozwoju? Mogłaby, pod jednym warunkiem. Jeśli nie mówimy o wzroście innowacyjności tylko i wyłącznie w taki sposób, że chcemy te innowacje kupować, czy importować z zewnątrz, tam gdzie one zostały już wytworzone, tylko ale jesteśmy chyba też trochę na to skazani, bo one już tam są, czy nie? To znaczy, no wszystko tak, stworzymy sami. One tam są, natomiast jeśli my będziemy czekać i to pytanie, kiedy będzie decyzja właściwa, żeby je kupić, to jest tak jak obserwujemy, jak powiedzmy po drugiej stronie granicy wymyślane są komputery, my pracujemy na liczydle i zastanawiamy się, kiedy będzie ten właściwy moment, żeby kupić komputer. Oczywiście, żeby go kupić, to w pewnym momencie trzeba się będzie nauczyć na nim pracować, ale żeby wejść w tę sferę współpracy, to trzeba jednak zainwestować też w no to może ten moment wiedzy. Może ten moment będzie wtedy, kiedy będzie nas stać na to, żeby ten przysłowiowy komputer z drugiej strony granicy kupić. To znaczy, ja myślę, że jest już najwyższy czas nie tylko myśleć w kategoriach rozwoju innowacyjności w taki sposób, że je kupimy gdzieś, dlatego że zawsze będziemy musieli zainwestować w wiedzę własną, żeby nauczyć się, żeby wzmocnić również własne know-how. Ja podam przykład może z trochę innej sfery, chociaż też bardzo bliskiej również gospodarce obiegu zamkniętym, mianowicie z energetyki. Norwegia, która jest znana wśród krajów skandynawskich z tego powodu jej dobrobyt, że odkryto ropę i na tym Norwegia zbudowała swój dobrobyt, kiedy nie miała zupełnie wiedzy o tym, w jaki sposób wydobywać ropę i tak dalej, przyjechali Amerykanie, którzy mieli oczywiście sprzęt i ropę, ale chcieli ją sprywatyzować. Norwegowie powiedzieli, że oni sami nauczą się, jak obsługiwać te technologie. Po dekadzie właściwie mieli już własnych inżynierów, dlatego że ta innowacyjność, która była dla nich w postaci technologii amerykańskich, zainwestowali również we własne kadry. No i na dzień dzisiejszy większość zasobów ropy dalej należy do państwa, tak? Tutaj myślę o tym, że my możemy bardzo dobrze zainwestować, oczywiście tutaj, jeśli chodzi o gospodarkę o obiegu zamkniętym, cały sektor zarządzania odpadami, to jest duży obszar. My zrobiliśmy w ubiegłym roku takie badania dla województwa mazowieckiego, jeśli chodzi o rozwój potencjału w tworzeniu zielonych miejsc pracy, bardzo dobrze wpisujących się w tę definicję gospodarki o obiegu zamkniętym. I tutaj jest bardzo duży potencjał na Mazowszu i to nie tylko związany z energetyką odnawialną, która jest jakby od razu nam się kojarzy, że tak, no zielona energia to tylko odnawialna, ale też w innych obszarach, między innymi zarządzanie odpadami. Oczywiście i tutaj to Ministerstwo Środowiska potwierdza, no niezbyt dobrze radzimy sobie z gospodarką odpadami, jeśli chodzi o monitoring, jeśli chodzi o pewne procedury i normy związane z ich przechowywaniem. Ale to przepisy, normy, czy też trochę kwestia świadomości? Świadomość może być, ja myślę, że świadomość ekologiczną my mamy całkiem niezłą, bo badania socjologiczne pokazują, że w Polsce świadomość ekologiczna całkiem jest wysoka, natomiast rzeczywiście potrzeba tutaj trochę takiego, powiedziałbym brutalnie, bata, ale w tym pozytywnym rozumieniu, to znaczy jeśli zwiększającego efektywność dobrze rozumianą, tak, to jeśli będziemy monitorować rzeczywiście to, co się dzieje z odpadami i będziemy tworzyć przestrzeń do tego, żeby sektor przetwarzania odpadów mógł się rozwijać, to my bardzo chętnie jako społeczeństwo będziemy się w to angażować, bo my bardzo chętnie, proszę zobaczyć, w jaki sposób dosyć gładko weszliśmy w segregowanie odpadów w domach. Niektórzy twierdzą, że z tym segregowaniem to trochę fikcja tak naprawdę. Ale właśnie na tym drugim etapie, to znaczy na tym etapie, co się dzieje z nimi, jeśli one trafią posegregowane od nas w domu, ładnie, trafią na wysypisko i tam znowu coś się z nim dzieje nie tak. Więc to ja mówię o tym etapie ostatnim. On wymaga kontroli. Od tego są instytucje, które powinny to nadzorować. I tutaj tworzy się cała przestrzeń do rozwoju innowacyjności, do rozwoju gospodarki, która de facto dla nas, jeśli chodzi o
poziom innowacyjności, konkurencyjności, poziom wpływu na środowisko, ograniczenia negatywnego ma niebagatelny wpływ. No i tu niestety musimy zakończyć. Pan Marcin Fronia, dyrektor Fundacji Naukowej Norden Centrum. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każdy piątek o godzinie 19.15 zapraszamy na Życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, w siatkarskim parkiecie czy korcie tenisowym. Nie zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych, by przekazać Wam najciekawsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać u sportowców, gdy wychodzą ze stadionu. Opowiemy, jak spędzają wolny czas. Jeśli interesuje Was coś więcej niż tylko suche wyniki, zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji Życie nie tylko sportowe. W każdy piątek o godzinie 19.15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Senat wznowi obrady dwa dni wcześniej. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział dziennikarzom, że zmienił decyzję Bogdana Borusewicza w sprawie ogłoszenia przerwy w posiedzeniu Izby. Dodał, że podtrzymuje swoje wcześniejsze słowa, że wicemarszałek nie będzie prowadził obrad. Zmieniam decyzję w tej chwili o tak długiej przerwie. Wznowimy obrady 18 października. Następne posiedzenie, to, które miało odbyć się 19 października, odbędzie się 19 października zgodnie z założeniami wcześniejszymi. Mam swoje przemyślenia i swoje obserwacje, które utwierdzają mnie w przekonaniu, że pan marszałek postąpił niezgodnie z regulaminem. Marszałek powiedział, że po raz pierwszy w historii polskiego parlamentaryzmu od 1989 roku wicemarszałek ogłosił przerwę w obradach bez konsultacji z marszałkiem. Ja przez 4 lata, jak byłem wicemarszałkiem, półgodzinną, godzinną przerwę zawsze konsultowałem z panem marszałkiem Borusewiczem. Zwoływaliśmy konwenty seniorów i podejmowaliśmy wspólną decyzję. Ostateczny głos zawsze należał do marszałka. Tu ta droga została pominięta, a warto też wspomnieć, że pan marszałek nie konsultował się ze mną, tylko konsultował się z prezesem Rzeplińskim co do długości przerwy, co uważam za przekroczenie kolejnej granicy. Sprawa ma związek z incydentem, który wydarzył się 6 października. Wówczas wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz z PO zarządził na wniosek senatora PiS Jana Marii Jackowskiego przerwę w obradach Izby do 20 października do 8 rano. Borusewicz tłumaczył wówczas, że miał do tego prawo oraz że myślał, że jest to wniosek uzgodniony z kierownictwem PiS. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie zatrzymanego w Krakowie Irakijczyka. Adam Bodnar wystąpił do Straży Granicznej o wyjaśnienie okoliczności zatrzymania 30-letniego doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego. Według szefa ABW obcokrajowiec zagraża bezpieczeństwu Polski i ma zostać deportowany do Iraku. O szczegółach Paweł Pawlica. Sąd na podstawie opinii ABW wydał decyzję o osadzeniu Amira w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Przemyślu, skąd ma być deportowany do Iraku. Straż Graniczna i ABW, zasłaniając się tajnymi informacjami ze śledztwa, nie ujawniają powodów aresztowania. Nie zna ich również sam Amir oraz jego obrońca. Stąd interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich. Znajdujemy się trochę w sytuacji takiego procesu Kafki, że osoba jest o coś oskarżona, ktoś ma na niego dowody. Wszyscy musimy zaufać temu, że służby specjalne mają rację. Według Adama Bodnara deportowanie kogoś bez przedstawienia mu dowodów jest sprzeczne ze standardami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. O informacje w sprawie studenta wystąpił również rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, mówi rzecznik uczelni Adrian Ochalik. My jako Uniwersytet Jagielloński nie jesteśmy stroną w tej sprawie. Czekamy na tą informację. Mamy nadzieję, że dostaniemy tę informację niebawem. Amir został zatrzymany przez Straż Graniczną na początku ubiegłego tygodnia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
A dziś przed Kolegium Nowum, rektoratem UJ-u, odbędzie się pikieta w obronie Irakijczyka. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Północny program Polskiego Radia 24 jest 2:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Przed mikrofonem Konrad Kołodziejski. W debacie dnia moimi i Państwa gośćmi są Marcin Celiński z magazynu Liberté. Dzień dobry. Oraz doktor habilitowany Piotr Wawrzyk z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Chcielibyśmy zacząć dzisiejszą debatę od ogłoszenia przez rząd startu programu Mieszkanie Plus. Wiemy na razie, że program startuje. Natomiast ja mam takie pytanie, jest to drugi w tej chwili program rządu, który o charakterze społecznym, który ma być tym sztandarowym programem rządu, o którym była mowa jeszcze nawet w czasie wyborów. Mam na myśli, pierwszym programem oczywiście był program 500+. A wokół programu 500+, który już jest realizowany od kwietnia, narosło bardzo wiele rozmaitych sporów i kontrowersji, które były związane głównie z tym, że program odniósł sukces, natomiast opozycja próbowała ten sukces zakwestionować. Ja pamiętam takie historie, które pewnie wszyscy tu pamiętamy, o tym, że próbowano przekazywać opinii publicznej taki oto przekaz, że program 500+ jest adresowany dla nierobów, dla pijaków, że oni będą to przepijać, że będą tam kupować sobie jakieś samochody. Potem były te historie z tłuszczą nad Bałtykiem i tak dalej, które pojechała za pieniądze tam się zabawić. Czy program Mieszkanie Plus to również jest, będzie również takim programem, z którego będzie opozycja kpiła, jak panowie uważają? No ale myślę, że trochę pan redaktor poszedł w porównywanie jabłek z gruszkami, bo to są zupełnie różne działania. No i jakby wymaga sprostowania to, co ten wstęp. No, panie redaktorze, mówi pan o sukcesie programu 500+, czyli rozumiem, że jest pan w stanie pokazać wskaźniki rosnące urodzeń w Polsce. Ponieważ wedle oficjalnej... O tym mówię, więc nie mówmy o sukcesie. Wedle... Program ma też charakter ekonomiczny. Jeżeli go nazwiemy tak, jak on jest, programem socjalnym, to wtedy możemy próbować oceniać efekty. Natomiast w świetle oficjalnych zapewnień rządu jest to program, który ma skłonić Polki do rodzenia dzieci, ma poprawić wskaźniki dzietności i przyrostu naturalnego, w związku z czym ja bym jednak troszkę zaczekał, choćby ze względu na cykl biologiczny związany z pojawianiem się nowych Polaków, trochę bym zaczekał z oceną tego programu w jego celu głównym. Jeżeli chodzi o ten program jako program socjalny, to oczywiście odniósł swój skutek, ponieważ pieniądze zostały dostarczone. Natomiast program, o którym dzisiaj mówimy, czyli program Mieszkanie Plus, jest działaniem zupełnie innym. Program 500+, użyję takiego porównania, jest bronią masowego rażenia. Co oznacza, że każdy Polak, któremu rodzi się drugie dziecko, może partycypować w pewnej pomocy socjalnej w postaci tych 500 zł, no i potem narastająco w miarę ilości dzieci na utrzymaniu w wieku szkolnym te środki otrzymuje, co oczywiście poprawia sytuację tych rodzin, no bo dostają określone środki. Jak mawiał klasyk, mieć 500 i nie mieć 500 to razem 1000, w związku z czym mają te 500. Jak mówimy o programie Mieszkanie Plus, to mówimy po pierwsze o programie, gdzie wedle moim zdaniem dosyć optymistycznych, znając polskie warunki, przy dosyć optymistycznych zapewnieniach rządu, że za półtorej roku będą pierwsze mieszkania, życzę sobie tego, choć nie bardzo wierzę, to mówimy o programie, którego zasięg jest mocno ograniczony i skierowany tak naprawdę do pewnej dosyć wąskiej grupy ludzi z 17 ośrodków, bo w 17 ośrodkach, z tego co słyszałem dzisiaj, ten program ma ruszyć. I jest, o ile program 500+ był pierwszym faktycznie od wielu lat
dużym programem socjalnym, pewnych takich dotacji niecelowanych, niekierowanych przez aparat pomocy społecznej, tylko dostępnym powszechnie przy spełnieniu pewnych warunków. I o tyle program Mieszkanie Plus jest, nie wiem, którym, czwartym albo piątym w ostatnim 25-leciu programem związanym z tym, że państwo w taki czy inny sposób będzie dotowało rynek budowy mieszkań. Żaden z dotychczasowych programów, to były te program Mieszkanie dla Młodych ostatnio, chyba wcześniej były programy Banku Gospodarstwa Krajowego, był wielki program TBS-ów, który miał rozwiązać... Kasy mieszkaniowe. No tych programów mieliśmy co najmniej parę. Żaden z nich nie wywarł jakiegoś zauważalnego piętna na rynku mieszkań i nie zmienił sytuacji. Pewnie dlatego, że my nadal jesteśmy, jeśli chodzi o pewne wskaźniki obiektywne, statystyczne, związane z ilością osób na mieszkanie w poszczególnych grupach, bo średnio to my zaczynamy wyglądać nie najgorzej, ale są jeszcze grupy wyjątkowe, wypowiedziane pod tym względem. I jesteśmy na końcu Europy, jeśli chodzi o ten komfort mieszkania. I całość mieszkania. W związku z tym każdy z tych programów jest chyba kroplą w morzu dużo większych potrzeb. Jeśli chodzi o program tej poświęcenia dyskusji społecznej, lepiej czy gorzej oceniano, są oczywiście. O tym przy programie Mieszkanie Plus ja też nie widzę tego współskutku społeczno-gospodarczego, który by cokolwiek zmienił, tak jak przy poprzednich programach. Ja też przypominam kwestie kas mieszkaniowych i dopłat. Zdaje się, że tam były dużo większe te środki państwa zaangażowane przy kasach mieszkaniowych i dużo większe środki były zaangażowane przy udziałach dla towarzystw budownictwa społecznego. I to nie zmieniło nas. Pan również podziela taką pesymistyczną wizję tego programu? Przede wszystkim muszę powiedzieć jedno, rola opozycji jest przygotowanie rządzące. To, że będzie krytyka, to musimy być na to przygotowani, niejako i system pogodzi. Bo tak jest po prostu natura demokracji. Opozycja jest po to, żeby wyczekać to, co jest jej zdaniem złe i uzależnie od tego, czy program rządowy jest dobry czy nie. Natomiast co do efektu 500+, to ja bym miał wątpliwości przede wszystkim co do tego cyklu biologicznego, o którym pan powiedział, że jest jeszcze za wcześnie. Pamiętajmy, że cykl biologiczny wynosi 9 miesięcy. Według danych za lipiec na przykład w województwie świętokrzyskim mamy rekord urodzeń od kilku lat. No ale to jest niezależnie od programu. Proszę pamiętać, że był to sztandarowy program rok temu wprowadzonej kampanii wyborczej. Nie przekonaj pan, że ten program to jest taki afrodyzja, to jeszcze to prawda. Powiem panu, że znam przypadki, których jest. Okej. Natomiast co do mieszkaniowego programu, pamiętajmy o jednym. Gro kosztów, które ponosi deweloper, nie wiem, TBS czy cokolwiek, to jest wartość gruntu, na którym budynek staje. Jeżeli jeszcze do tego dodamy, że ten budynek nie będzie budowany z kredytu, który będzie miał charakter komercyjny, to te dwa elementy razem to jednak dają dużo większe efekty niż na przykład kasy mieszkaniowe. Kasy mieszkaniowe były dobrym pomysłem, rzeczywiście tam były spore możliwości. Problem tylko polega na tym, że nie było takich możliwości na budżetów mieszkań, jakie jest teraz, bo były dużo bardziej zamknięte. Ten program ma charakter jednak powszechny. TBS-y takiego charakteru nie miały. Mało tego, TBS-y w pewnym momencie się wprost wynaturzyły w ten sposób, że stały się zamkniętą grupą osób, które wzajemnie dla siebie jak gdyby budowały mieszkania i osoby z zewnątrz związane z TBS-ami, w zasadzie nie miały do nich dostępu, przynajmniej mówię o przypadkach Warszawy. Ale wadą moim przekonaniu tego systemu mieszkaniowego jest to, że na przykład miasto Kraków zaoferowało do programu owszem swoje przystąpienie, ale zaoferowało grunty tak daleko położone, że one ze swojej natury i tak postawione tam budynki były po prostu tanie. Ja w ogóle mam takie wrażenie, panowie, że mówiliśmy oczywiście o innych programach, które nie wypaliły w przypadku natomiast ja mam takie wrażenie, że do tej pory był właśnie tylko jeden program. Polegał on na tym, że udzielano kredytów komercyjnych tym, których było na to stać. Ludzie brali kredyty, deweloper na zasadach komercyjnych budował domy i oczywiście to wykluczało bardzo dużą liczbę osób z posiadania szansy na mieszkanie. Tak? Więc moim zdaniem, zastanawiam
zastanawiam się, czy jakakolwiek kolejna próba, niezależnie od tego, że tamte nie wyszły wcześniej, nie jest w ogóle pieczęcią operą, tak? No bo ja nie wiem, czy tutaj możemy od razu to kwestionować, mówić, że to jest złe, że to nie ma sensu, że to ma sens. Nie, ja tutaj, żebyśmy mieli jakąś, nie stawiam tezy, że to jest złe. To, czy to jest złe, to my się przekonamy po pierwszym momencie, kiedy będziemy mieli wiarygodne zdanie dotyczące faktycznego czynszu, jaki tam będzie. Bo tutaj wyliczenia wcale nie są, to znaczy czynsz, o jakim jest mowa w różnych opracowaniach okołorządowych, jest zupełnie sympatyczny, jeśli patrzymy z punktu widzenia Warszawy, a zupełnie wysoki, jeśli popatrzymy na jakikolwiek inny ośrodek. Tu też panie profesorze nie patrzą przez pryzmat Warszawy, gdzie bardzo wiele rzeczy wygląda inaczej. Spółdzielczość w Warszawie zawsze wyglądała inaczej. Te projekty w Warszawie wyglądały inaczej. Akurat program budownictwa społecznego są miejsca w kraju, gdzie zadziałał dobrze. Tylko mówię o pewnej skali oddziaływania. To znaczy, że to w sposób znaczący nie zmienia problemu polegającego na tym, że w pewnych kategoriach są kategorie Polaków. No i przede wszystkim należą młodzi Polacy, tak? Ci, którzy właśnie mają problem ze zdolnością kredytową ze względu na formę zatrudnienia, czy po prostu wysokość zarobku. I ten problem jest dużo większy niż jakikolwiek program typu 500+ mógłby zrobić. Co do tych gruntów, jak pan mówi o Krakowie, ja bym się zdziwił, gdyby było inaczej. To znaczy jednak samorządy, które są na własnym garnku, te atrakcyjne działki gdzieś tam w okolicach centrów miast, czy w ogóle w dzielnicach atrakcyjnych, tak? No będą trzymały na sprzedaż za ciężkie pieniądze deweloperom. Wyobrażam sobie, że no to w każdym mieście większym jest mniej więcej sytuacja taka jak choćby w Warszawie, tu znowu powiem, no, cena metra kwadratowego na Mokotowie jest znacząco inna, żeby nie powiedzieć dwa razy wyższa mniej więcej, od ceny metra kwadratowego gdzieś tam na dalekiej Białołęce, no to rynku w którymś momencie nie przeskoczymy, nawet jak ziemia jest za darmo, to ma swoją wartość. Dlatego mówię, że ten program jest głównie skierowany do niedużych miast, do małych i średnich miejscowości, które problem mieszkaniowy też istnieje. I dodatkowy jeszcze element, moim zdaniem, który trzeba wziąć pod uwagę, że to jest po prostu elektorat partyjny. Panowie, chciałem zacząć od Karakali, to znaczy od kontrowersji, które też ciągle przeczytali do Karakali, ale nie mogę się wstrzymać, żeby nie zapytać was o krótki komentarz do decyzji Zbigniewa Ziobry, który ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który zapowiedział po pierwsze postępowania dyscyplinarne w stosunku do prokuratorów, jak rozumiem, z poprzedniego rozdania, prowadzili sprawy, jak również stanowi śledztwa w sprawie reprywatyzacji Warszawy. Jak to uczynacie, to jest decyzje, są czysto polityczne, czy jednak jest coś na rzeczy? W ostatnim felietonie wspomniałeś, że największą patologią to nie rośnie, ale patologią państwa. Jest oczywiście zawsze problem pana ministra Ziobry, który poprzednim razem, który ministrem teraz potrafił bardzo wiele mówić i z tego nie zawsze coś wynikało. Jeżeli ja mam nadzieję, że te decyzje zostały podjęte jednak po jakiejś analizie i są przesłanki. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że nie wszystkie śledztwa w Polsce toczyły się w przeszłości, toczą się w tej chwili i będą się toczyć w przyszłości, bo to jest pewna natura w sposób absolutnie prawidłowy. Jeżeli są przesłanki, to ja bym po prostu czekał na wynik takiego działania. Mam nadzieję, że nie jest to kolejny tylko i wyłącznie medialny występ pana ministra Ziobry, który po prostu nie chciał sobie przypomnieć. To jest taka pewna bulwersująca i dla mnie osobiście są dwie w zasadzie, dwa w zasadzie aspekty tej sprawy, bardziej bulwersujące i bardziej czekam na wyniki tych postępowań dyscyplinarnych wobec prokuratorów, bo to by świadczyło po prostu o tym, że no nie jest tak dobrze z wymiarem sprawiedliwości w wyniku prokuratury, jak nam się wydawało, a właściwie tak było, jak nam się wydawało. Natomiast sama reprywatyzacja, to ja moim zdaniem jest oczywiste, że mniejsze lub większe nieprawidłowości nie właściwie podjęte.
te decyzje były. Problem tylko w tym, żeby to wszystko udowodnić przed sądami, osądzić niejako z innych. Natomiast, tak jak powiedziałem, dla mnie ważniejsze jest to, że w ten sposób, można powiedzieć, symbolicznie zaczyna się koniec bezkarności prokuratorów, którzy, tak jak pan redaktor powiedział, czasami nie do końca prawidłowo prowadzą postępowania i nareszcie ktoś się po prostu za to wziął, a to jest w interesie nas wszystkich, bo jeżeli wiemy, że coś się dzieje źle, a prokuratora nic nie robi w tym zakresie, to tracimy zaufanie do państwa. Ja to tylko odczytuję jako taki komunikat, że w związku z tym ze śledztwem i rekuperacji oczywiście to jest taki rodzaj komunikatu, że no teraz się za to bierzemy i dajemy do zrozumienia w roku 48 w takim 8 lat udało się z tym zrobić, dlatego że ówczesna partia rządząca, mianowicie Platforma Obywatelska, nie skorzystała na tej rekuperacji, więc to jest taki element. Nie, to ten element polityczny jest skierowany do wyborców, którzy się będą tym cieszyć. Natomiast nikt rozsądny, kto patrzy na to bez zaprzymierzenia politycznego, prawda, nie odbierze. Na reprywatyzacji, po pierwsze, zrobiliśmy w tej chwili też trochę złego w sprawie reprywatyzacji jako takiej. Ja uważam, że bardzo źle nazywamy te procesy, które przebywały do tej pory. To nie była reprywatyzacja. Reprywatyzacja dla mnie byłaby pewną sekwencją zdarzeń usankcjonowaną odpowiednim aktem prawnym. Myśmy się takiego aktu prawnego nigdy nie zrobili. To też działa na korzyść tych, którzy nadużywali istniejących przepisów, bo często po prostu nie było regulacji. Jak nie ma regulacji, no to jest jakaś taka dzika reprywatyzacja. Dokładnie. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz, to jeśli mówimy, to trzeba powiedzieć wprost, mówimy o tym, że były popełniane przestępstwa w procesie odzyskiwania mienia na drodze administracyjnej. I o tym trzeba mówić, a nie o reprywatyzacji jako takiej, bo to jest zupełnie odrębne zagadnienie. Ja uważam, że stawianie to, że korzystała na tym jedna partia jest absurdalne. No, po pierwsze, nie będzie miało umocowania w faktach. Korzystali na tym nieuczciwi ludzie. Nieuczciwi ludzie, którym zapewne można przypisać bardzo różne konotacje polityczne albo zakres. Najczęściej jedyną ich konotacją, jedyną kartą był złoty polski, dolar amerykański, euro czy coś w tym. Ja mam pytanie nazwał reprywatyzacją, dlatego że to jest kwestia odzyskiwania, dlatego że oni nie odzyskiwali tego dla rzeczywistych faktów. O tak, no to był handel rozszerzeniami. To jest dodatkowy problem, który powinien być dosyć prosty. To jest akurat proceder, który będzie karalny, bo nie jest regulowany. Problem tylko polega na tym, że osoby, które zwlekały się, nie były czasem wprowadzone w błąd. Bo to jest wtedy nie tylko przestępstwo, ale też podstawa do tego, aby tę umowę anulować, a w ten sposób też odebrać pieniądze. Przepraszam, osoby, które się zwykały, często nie istniały, to jest jeszcze większe. To jest druga sprawa, to jest druga sprawa, ale na przykład przy placu do chwili wiemy, że te osoby się formalnie zrzekły, chociaż nie miały do tego prawa, bo już wypłacone zostało odszkodowanie. Natomiast co do odpowiedzialności Platformy, to trzeba po prostu poczekać na wyroki sądowe w poszczególnych sprawach, czy tam były osoby rzeczywiście związane z partią rządzącą w stolicy. Natomiast wymiar polityczny na nieczekanie polega na czym innym. Polega na tym, aby doprowadzić do spadku poparcia dla Platformy w Warszawie i pytanie tylko, kto na tym zyska, bo w moim przekonaniu mało zyska na tym Prawo i Sprawiedliwość, czyli Platforma Rządząca, bardziej zyska na tym Nowoczesna. Pytanie, na ile ten spadek będzie duży. Nie, i tu pełna zgoda. Znaczy, za często chyba w tym dyskursie publicznym mieszamy odpowiedzialność karną z odpowiedzialnością polityczną. To są zupełnie różne płaszczyzny. Później wychodzi na to, że karnie jest w porządku, bo nikt nie popełnił przestępstwa i przestajemy rozmawiać o odpowiedzialności jakiejkolwiek, czyli politycznej. Nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, że odpowiedzialność polityczną jest to, co się działo. Ponosi Platforma, konkretnie Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ona jest zbyt długo w ratuszu, żeby mogła ratować sytuację, mówiąc o tym, że właśnie się dowiedziała, zdymisjonować jakiegoś wicedyrektora, wiceprezydenta. To jest po prostu żałosne w kategoriach odpowiedzialności politycznej. Ten ratusz miał jeszcze bardzo wiele wad, które oczywiście w tej chwili będą, tak jak do tej pory były niedostrzegane, tak w tej chwili będą wyolbrzymione, ale zgadzam się, że Warszawa jest akurat tym terenem, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma stosunkowo niewiele do zyskania. I może być tak, że dzięki temu zyskają wszyscy.
Lewicy. Zgadzam się, Nowoczesna. Być może w jakiś sposób partie lewicowe, szczególnie te, które były antyreprywatyzacyjne ideowo, bo to też one zyskały w tej chwili pewien wiatr w żagle, PiS chyba nie straci, ale też nie zyska w sposób zauważalny. Niektórzy twierdzili przecież, że z tego biorąca się pewna ucieszałość PiS-u takich podkreślamy w tej chwili przypominanie tych wszystkich afer reprywatyzacyjnych. O, no tu jest jeszcze jeden czynnik, a mianowicie kalendarz prawny. No gdyby PiS zadziałał szybko i na przykład zdecydował się na wprowadzenie zarządu komisarycznego, oznaczałoby to wybory w Warszawie. Natomiast jeżeli zrobi to po którymś grudnia, to wtedy komisarz tam, no ja w tej chwili nie pamiętam, bo już jakiś czas temu czytałem to prawo, natomiast gdzieś mniej więcej w grudniu wypada data, kiedy już wybory nie byłyby ogłaszane, to komisarz byłby do końca kadencji. Nie, jeśli problem polega na tym, że komisarz wprowadzi, to muszą być do tego podstawy prawne, a to nie ma takich podstaw. Panie profesorze, ja bym tu spokojnie wierzył w inwencję tego rządu. Zarzuty zawsze można postawić. Ale wtedy moglibyśmy upolityczniamy tej sprawy. A to idzie starym prawem. Krótko mówiąc, nie możemy to podtrzymać w ten sposób, że Prawo i Sprawiedliwość podnosi tę sprawę, pomimo że tak do końca korzyści z tego politycznych w Warszawie nic nie będzie. Zmieniamy temat, panowie. Ja bym chciał się teraz przejść do tego, co już wcześniej zapowiadałem, to znaczy o kontrowersji wokół przetargu na Caracal. Ta sprawa się ciągnie już od dobrych kilku dni. Jest to w pewnym sensie o tym zaskakujące, prawda, że wcześniej tego typu rzeczy jak przetargi zbrojeniowe nie budziły takich kontrowersji, ale my żyjemy w takim momencie, kiedy spór polityczny jakby wdziera się w każdą tkankę życia publicznego, więc również tutaj się pojawiły spory. Ja mam wrażenie, jak się patrzy na strony sporu, to tutaj tak, z jednej strony opozycja sprawia wrażenie, że jest takim obozem Airbusa, to znaczy tych, którzy firmy, która produkuje karakale. Zwolennicy rządu z kolei są takim obozem Black Hawka i co się tak sprowadza, że cała ta debata sprowadza się mniej więcej do tego, że wszyscy dyskutują, czy lepszy jest karakal, czy lepszy jest Black Hawk, co w grupie rzecz biorąc sprowadza się do tego, do takiej dyskusji jałowej na temat wyższości Persji nad Koniem. Ja mam wrażenie, że nic się na razie nie możemy tak naprawdę powiedzieć o tym przetargu do momentu, dopóki dowiemy się, że się w ogóle kiedykolwiek dowiemy, jaka była specyfikacja na ten helikopter. Ale mniej więcej nie wiemy. Nie wiemy, ponieważ ona jest w dużym stopniu tajna. Ale nie wiemy, my wiemy. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie odpowiedzieć, kto tutaj na was. Nie, ja myślę, że tutaj to nie jest spór między Pepsi a Kolą, tylko to jest spór między spirytusem a wodą mineralną i oczywiście to i to się pije, ale ma zupełnie inne właściwości. To nie widać czegoś takiego. To jest specyfikacja opracowała wojsko. Ja nie będę, ja wiem, że w tej chwili wszyscy się znają na śmigłowcach. Ja nie jestem specjalistą o śmigłowcach. Jedyne moje doświadczenie to jest to, że kiedyś raz leciałem, ale to chyba leciałem tym takim poradzieckim jeszcze, więc tym bardziej nic nie wiem. Wojsko przedstawiło jakąś specyfikację, która była podstawą do przetargu rozstrzygniętego mówienia. Oczywiście nie znamy wszystkich szczegółów, bo ta specyfikacja była dostępna dla oferenty. Takich rzeczy nie publikuje się tam w szczegółach, ale co wiemy? No wiemy na przykład, że wojsko sobie rzuciło sprzęty, który mógłby przewieźć Pluton. Pluton, przypomnę, to jest rząd wielkości 30 żołnierzy. Black Hawk jest w stanie przewieźć drużynę, czyli około 10. Więc zdaje się, że mówimy tutaj o zupełnie różnych sprzętach. Troszeczkę jakbyśmy porównywali samochód osobowy z autobusem. Mówimy też pewnie o dużej liczbie szczegółów dotyczących wyposażenia samego helikoptera, bo każdy, kto kupował kiedyś samochód, wie, że ten sam samochód tego samego modelu może kupić za 80 tysięcy bądź za 200 tysięcy, w zależności od wyposażenia. I ta dyskusja, która się w tej chwili toczy, to jest mniej więcej gdzieś tam taka. Ja nie będę rozstrzygał, który z tych śmigłowców jest lepszy i bardziej się nadaje do polskiej armii, bo o tym moim zdaniem jednak powinni decydować ci, którzy są merytorycznie przygotowani i ustawiają specyfikacje. Dla mnie problemem w tym jest zupełnie co innego. Abstrahuję. Nie wiem, czy Caracal jest lepszy od Lekałka, czy na odwrót. Na pewno się między sobą różnią, choćby wielkością.
pewnie jeszcze jakimiś innymi parametrami. Nie wiem, które są ważniejsze dla polskiego wojska, natomiast widzę proces, że była